Ludzie, stało się. Beeline Moto 2 jest w końcu dostępny. Ja to urządzenie testuję dla Was już, nie wiem, chyba z 3 miesiące. Mieli obsuwę, bo miało się pojawić na przełomie kwietnia, maja. Troszkę przerosło zapotrzebowanie na te sprzęty producenta, ale już się mogę podzielić tym sprzętem, opowiedzieć o nim wszystko, no i powiedzieć, że on już jest dostępny. Zaraz opowiem gdzie, no ale muszę Wam jeszcze opowiedzieć, o co w tym chodzi. Jakiś czas temu pokazywałem Wam Beeline Moto, urządzenie niezwykle funkcjonalne, które cieszyło się moim zdaniem niebezpodstawnie sporą popularnością, ale to co mam tutaj to jest naprawdę game changer, to jest naprawdę next level i myślę, że warto poopowiadać trochę o tym urządzeniu. Zobaczcie, jak ten motorek sobie tutaj w środku skacze, a wszystko dzięki temu, że mamy tutaj bardzo czułe żyroskopy. No i jak na takie maleństwo, to jest tutaj, myślę, upchane naprawdę sporo elektroniki. Różnica przede wszystkim w tych urządzeniach pomiędzy Moto a Moto 2 jest taka, że tutaj mamy graficzne mapy, to znaczy wcześniej było tak, że pokazywał tylko w którą stronę skręcasz i za ile i to w zasadzie było fajne, wystarczające, ale czasem, kiedy jest gęsto, kiedy jest rondo po rondzie, kiedy jest kilka pasów czy dużo różnych skrzyżowań, to fajnie widzieć tą nitkę, po której masz jechać i od razu też widzieć boczne drogi. Ekran wyświetla to wszystko monochromatycznie, ale jest kolorowy, ponieważ mamy tutaj również opcję podejrzenia sobie różnych informacji właśnie w kolorze. Teraz tego nie widać, ale poczekajcie sekundę, ja włączę jakąś mapę, żeby mieć pełną funkcjonalność wyświetlania. Włączanie mapy jest niezwykle proste. Możesz sobie wcześniej zaprogramować mapkę i zapisać ją, więc na przykład tutaj ostatnio byłem w Oskarshamn w Szwecji, zapisałem sobie taką mapę akurat z miejsca, z którego ruszałem, ale możesz zaraz dać go i teraz będzie pokazywać, że nie stamtąd, tylko z miejsca, w którym jesteś. To jest spoko. I teraz będzie myślał, dobra, to jest Szwecji, więc zanim on to wymyśli, a już wymyślił, 1380 km, jeden prom, jazda motorkiem, dwie mapy do wyboru, bo możesz sobie wybrać szybką mapę, ale możesz też wybrać mapę fun, czyli taką bardziej motorkową. I dajesz go. Jeżeli dasz go, no to tutaj możesz korzystać z tej nawigacji jako aplikacji, ale do tego mamy specjalny wyświetlacz, którym właśnie jest Beeline. Poczekajcie sekundę, bo jeszcze muszę się z nim połączyć. Dostępne urządzenia Moto 2. Ostatnio się z nim rozparowywałem, bo używałem jeszcze innego urządzenia Sampla, dlatego teraz nie jestem automatycznie sparowany, bo tak to one się automatycznie parują i trzeba przyznać, że ta komunikacja jest bardzo stabilna. Nie ma czegoś takiego, że ci wysypie, że musisz kolejny raz czegoś tam szukać i tak dalej. W ogóle w tej apce bardzo fajnie się łączy telefon z tym urządzeniem, więc na plus. Moto 2 B46-4, ale możesz sobie też aparatem zeskanować ten QR kod i też się połączysz. Ja to robię przez aplikację. No i urządzenie już wskazuje mi, gdzie jechać, jak jechać. Widzicie drogę w formie graficznej. Tu akurat nie ma wielu skrzyżowań, bo jesteśmy na uboczu. Za 250 metrów mam wykonać manewr. Ale to nie wszystko. Odłożę telefon, bo teraz tak. Telefon sobie wyłączasz. On jest uśpiony i nie żre praktycznie prądu. Tyle, co tam kontaktuje się z GPS-em, bo to korzysta z GPS-u w telefonie. Telefon jest na boku, a my korzystamy z urządzenia, które w bardzo łatwy sposób przypinasz do kierownicy. I masz tutaj ogrom, naprawdę ogrom informacji. Zobaczcie, tyle czasu, tyle bla bla bla, no to jest tego w opór. Możesz sobie wyświetlać prędkość, możesz sobie wyświetlać dystans, jaki przejechałeś, możesz sobie sprawdzać baterię w telefonie, baterię w Beeline, możesz zmniejszać jasność ekranu oraz zwiększać. Możesz, co jeszcze możesz? Ride menu, oczywiście tutaj masz różne opcje, end stop, skip waypoints. No jest tego naprawdę sporo i fajnie, że to wszystko obsługuje się no, tymi czterema przyciskami, które są wbudowane w obudowę tego urządzenia. Co więcej, urządzenie miga tymi diodami, jeżeli zbliża się do jakiegoś manewru. A jeżeli masz telefon sparowany z zestawem słuchawkowym, no to też będziesz słyszeć pik pik. Urządzonko ma dosyć smyczny system mocowania, bo łapiesz sobie je po prostu na gumkach, które są w różnych rozmiarach w zestawie. No i patrz, nawet w tym skuterku mogę sobie je zamontować i to fajnie na środku. A samo urządzenie po prostu wkładasz w ten uchwyt, przekręcasz i ono już jest zamontowane.
Ładuje się portem USB-C, więc właściwie standard, to też jest super, nie trzeba dedykowanej ładowarki. No i mamy przypięte urządzonko do skuterka i pokazuje nam wszystko, co potrzebujemy, żeby dotrzeć do celu. Jest tego naprawdę sporo, ale fajne też jest to, że na przykład możesz sobie włączyć wyświetlanie ograniczeń prędkości, więc on będzie Ci pokazywał znak 60, 40, tego typu rzeczy. Jak na tak małe urządzenie funkcjonalność naprawdę jest rozbudowana, no i widać, że goście z Beeline'a słuchają klientów, ponieważ pierwsze urządzenie było fajne, już było funkcjonalne, no ale tych takich malutkich niuansików, których brakowało mi w tamtym urządzeniu, to właśnie mogę je tutaj znaleźć. To jest ta mapa graficzna, to są fizyczne przyciski wbudowane w obudowę, a nie z boku tej obudowy, czy na przykład port USB, a nie dedykowana ładowarka. Małymi kroczkami robią wielkie rzeczy, bo małe urządzenie jest turbofunkcjonalne. Ono może nie jest aż tak funkcjonalne jak mapy Google'a na smartfonie, czy gdzieś tam na dedykowanym Android Auto, ale jeżeli jeździsz motocyklem, w którym nie pasuje tego typu urządzenie, albo nie masz go gdzie zamontować, no to takiego Beeline'a zamontujesz dosłownie wszędzie, bo nie tylko na tych gumkach, ale są też dedykowane mocowania. No i jest to super urządzenie, w mojej opinii, dla osób, które mają więcej niż jeden motocykl, no bo nie musisz kupować więcej uchwytów, więcej dedykowanych nawigacji. A w ogóle te nawigacje takie, które są firmowo w jakichś tam motocyklach klasy premium, to ja jeszcze nie jeździłem żadnym, w którym by to super działało. Tak jak masz po prostu mapy Google na smartfonie. A nie zawsze można ten smartfon też wozić na kierownicy, ponieważ sami dobrze wiecie, że te stabilizacje smartfonów w aparatach, one lubią od wibracji po prostu się zepsuć. Tutaj smartfon jest w kieszeni, więc jest bezpieczny, a Ty masz wyświetlacz z nim połączony. Nie jest ta nawigacja w 100% bezbłędna. Zdarza się jej czasem pomylić, ale to się zdarza nawet Google'om. Zresztą tutaj mapy są oparte o mapy Google, więc pokrycie bardzo wysokie. Bezbłędność 95%, tak wydaje mi się, czasem trzeba było gdzieś zawrócić, bo troszkę mu się pokiczkało. Czasem Moto2 też chciało, żebym zawracał w miejscach, w których nie wolno było tego robić, ponieważ przepisy na to i znaki nie pozwalały. Oczywiście zawracałem najczęściej, jak tylko było to bezpieczne, no ale na motorku można wykonać często sprawnie różne manewry, w samochodzie już to oczywiście wygląda gorzej. Natomiast to, co fajne, masz różne motocykle, przepinasz sobie szybko to urządzenie z motorka na motorek, masz też rower, to uwaga, też wykorzystasz Beeline'a Moto2 na rowerze. Tutaj są również mapy rowerowe, przełączasz sobie na tryb rowerowy, on będzie Ci wytyczał drogi pod rowerki, więc kolejna funkcjonalność. Cena 959 zł, oficjalna cena tego urządzenia. Niemniej oceniać, czy to dużo, czy mało. Moim zdaniem, jak na tak funkcjonalną rzecz, która mi się bardzo przydaje w pracy, podczas jeżdżenia, w rekreacji, to uważam, że nie będą to pieniądze wyrzucone w błoto na kolejny niepotrzebny gadżet. Ja z tego bardzo często korzystam i odkąd mam styczność z Beeline'em, to przestałem przemontowywać uchwyty na telefon do kolejnych motocykli, no chyba, że jedziemy gdzieś na wyprawę i materiały wideo kręcimy, no to dobrze mieć ten telefon gdzieś pod ręką, ale i tak korzystam najczęściej z map Beeline'a. Oczywiście, jeżeli chcesz znaleźć jakąś stację benzynową, restaurację i tak dalej, no to tej funkcjonalności w tym małym wyświetlaczu nie będziesz mieć. Wtedy i tak najlepiej jest zatrzymać się, a nie robić tego typu poszukiwań podczas jazdy, bo tak jest po prostu bezpieczniej. Zatrzymujesz się, wyszukujesz sobie w telefonie najbliższą stację benzynową, szybko adresik tutaj sobie wklepujesz do apki, no i jedziesz. Tak poza tym, jak wyjeżdżasz z domu, masz ustawioną traskę, to jeździ się z tym pewnie, intuicyjnie, no i tak jak ma być. No i jeżeli jesteś estetą motocyklowym, a oczywiście, że jesteś, no to możesz sobie wybrać nie tylko dwa rodzaje tych obudów, one są zresztą metalowe, mój syn to sprawdził, bo upuścił Beeline'a i się troszkę porysował i widać, że wyszło aluminium spod tej czarnej anody, czyli jest to metalowe, porządne, ale też można sobie wybrać taką wersję satynową w kolorze metalu właśnie, co na przykład osobom jeżdżącym na lśniących czoperkach będzie bardziej pasować do pewnie gustów niż ta czarna obudowa, więc tu też można sobie powybierać za tą metalizowaną, troszkę tam trzeba dopłacić, ale niewiele. Więc poniżej 1000 zł masz, moim zdaniem, naprawdę urządzenie, które może być game changerem dla wielu. I to chyba tyle.
A, no dodam tylko, że z Beeline'em przejechałem prawie 10 tysięcy kilometrów w ciągu tych ostatnich miesięcy i dalej będę z nim jeździł na 100%, bo po prostu się sprawdza. Dzięki, cześć.